Co zamierza Twoja osoba ukochana? Witam serdecznie na moim kanale Tarot Online i zobaczmy sobie dzisiaj w kartach Tarota, co wyciągnęłam po przetasowaniu kart. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji i lajkujcie z kciuszkiem w górę oraz komentujcie, kochani, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila i ja Was wesprę we wszystkich Waszych problemach, które macie. Kochani, tutaj już w przełożeniu mamy rycerza kielichów, czyli w średnim wieku mężczyznę, który tutaj z kielichem, tak, pełnym emocji, jak widzicie tutaj z piękną, romantyczną tutaj, tak, dawką emocjonalną jedzie na białym rumaku, tak romantycznie, dostojnie, czyli rycerz, który chce zawalczyć tutaj o miłość, o jakieś piękne, romantyczne chwile, o harmonię, o spokój, o pokój ducha, jakby. Balans, który chce być szczęśliwy i jest zakochany. Mamy tutaj bardzo miłą atmosferę, miłą fazę, i ta osoba chce tutaj jako rycerz, tak, walczyć o relacje, o emocje, miłość, romantyczność. I zobaczmy, co zamierza ta osoba. Mamy króla buław, królową mieczy i maga. Mamy 8 buław, dwie buławy i koło fortuny. Czyli również przeznaczenie jest tutaj ważne, tak? Przeznaczenie ma tutaj, nie wiem, podjąć jakąś decyzję i jesteście też być może z przeznaczenia sobie pisani lub z przeznaczenia poznaliście się, tak? Jest to coś ważnego, ale tu sprawy będą się szybko działy, widzę, między wami również. Jest tutaj król buław, czyli król, który jest bardzo silny, charyzmatyczny, wie, co ma robić, działa, będzie działać tutaj, będzie walczył o swoje cele, tak? Które sobie zamierza. Jest tutaj fakt, odwróceni są od siebie, tak? Jest królowa mieczy, która jest odwrócona, jakby plecami są odwróceni. Może jest jakaś cisza między wami, jakiś, nie wiem, spór, tak? Jakaś, nie wiem, być może, no, jakiś problem, który musicie rozwiązać, czy jakaś decyzja, którą musicie podjąć, ponieważ tej królowa odwraca się, tak? Od tego króla plecami. No, król buław to może być, kochani, żywioł ognia. Takie znaki zodiaku jak baran, lew lub strzelec, lub ascendent oczywiście też może być taki, i królowa mieczy, która odcina jednakże, tutaj widzę, blokuje coś, tak? To jest oczywiście żywioł powietrza i bliźnięta waga wodnik, tak? Taki znak zodiaku lub ascendent. Silna kobieta, która wie, czego chce, która jest intelektualnie bardzo silna, sprawna, bardzo klewa, bardzo przemyślana i po prostu ma swoje tutaj plany, zamiary. I być może jest tutaj między wami jakaś, no, nie wiem, sytuacja do przegadania, przedyskutowania, tak? Ale jest tutaj też magik, czyli albo afirmujecie, modlicie się, prosicie wszechświat o wsparcie, albo tu trzeba użyć wszelakich różnych talentów, tak? Żeby przekonać tutaj jedną osobę do drugiej. Być może tu są jakieś też manipulacje, uwaga, tak? Uwaga, czyli otworzyć oko, bo oczywiście magik w tym złym znaczeniu to też manipulacje, więc uwaga, no, żeby tutaj nie było żadnych manipulacji między wami. Ktokolwiek by te manipulacje tu nie uskuteczniał, tak? To jest oczywiście negatywny w tym aspekcie. Natomiast może być też, że ten król buław, tak? Bo to pytanie było, co on zamierza. Król buław chce użyć wszystkich swoich możliwości i talentów, tak? By was przekonać, by podjąć jakąś decyzję, by działać. I tutaj mamy szybką komunikację, 8 buław, bardzo szybka, tak?
może być ta komunikacja, no, lada moment powiedzmy, bardzo duża aktywność, żywotność, energia szybka, tak? Nowy szwung, czyli nowe działanie jakieś, właśnie jakieś niespodzianki, tak? No i też jakieś nowe sprawy, które trzeba tutaj przedyskutować, przegadać szybko, tak? Szybkie tempo działania, może też podróż. Szybki rozwój sytuacji, tak? Nowe jakieś może pomysły, nowe impulsy z zewnątrz, tak? I mamy również tutaj jakiś ruch, ruch w którąś stronę. Też karta ośmiu buław mówi o dobrych wiadomościach, o nowych projektach, dobrych projektach, że coś się poruszy. No i trzeba podjąć szybko dobrą decyzję, czyli dwie buławy to podjęcie decyzji, tak? Wybranie, mamy dwie opcje, nie wiem, dwie osoby, dwie sprawy, mamy podjąć tej decyzję jakąś ważną i zdecydować się w końcu na jakiś konkretny ruch. Owszem, może być tu jeszcze wstrzemięźliwość, brak decyzyjności lub lęk przed podjęciem tej decyzji, tak? Jakby przemyślenie, przeanalizowanie, takie borykanie się jakby co zrobić, tak? Ale no, jest jej potrzeba w ciągu dwóch dni, no bo dwie buławy, tak? W ciągu dwóch dni najpóźniej podjąć jakąś decyzję ważną. I mamy to koło fortuny właśnie, które kończy ten rozkład, czyli no, coś z przeznaczenia, tak? Jakieś połączenie z przeznaczenia, może związek, relacja z przeznaczenia. No i dużo takich emocji, jak no, zwariowanych takich raz tak, raz inaczej, czyli koło się rusza, raz pod wozem, raz na wozie, tak? Dużo zamieszania, dużo różnych właśnie sprzecznych może też emocji, tak? Ale jest czas, by się coś nowego zaczęło, ponieważ koło fortuny to jest jakiś raptowny ruch, jakiś obrót spraw, tak, który znamionuje coś nowego w waszym życiu. Owszem, jest teraz jakaś faza taka niestabilna, może nerwowa, tak, może zmienna, natomiast no, musi coś ruszyć jakby naprzód i coś musi tu się wydarzyć, tak? Co jest wam pisane z przeznaczenia? Co po prostu też wszechświat dla was jakby tu przygotował, czy planuje, tak? No, nowy cykl zacznie się w waszym życiu, nowy rozdział, nowy czas, tak? Zadania, które się przemienią, no po prostu różne ważne sprawy, które się tutaj na nowo wydarzą, zaczną i zmienią wasze życie w jakiś sposób. Także oczywiście te zmiany są tutaj dyktowane tym rycerzem kielichów, czyli jakaś miłość, emocje, romantyczność, no może relacja właśnie tutaj romantyczna, gdzie jest walka o miłość, tak? Takie mamy zamiary waszej osoby ukochanej na dziś. Napiszcie mi, kochani, oczywiście w komentarzach, czy ta wróżba, czy ten rozkład kart Tarota z wami rezonuje. Zapraszam was oczywiście na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam również na wróżby indywidualne na każdy temat. Do usłyszenia już wkrótce.